Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 30 marca. Joanna Jędraszczyk-Kałuwak, zapraszam na wiadomości raciborskie. Zaczynamy oczywiście od bieżącej sytuacji w kraju. W południe Ministerstwo Zdrowia podało kolejne informacje dotyczące liczby chorych na COVID-19. Osób z diagnozą jest już ponad 1900. Niestety w wyniku zakażenia zmarły kolejne 4 osoby. Ofiar pandemii jest już więc 26. A my przenosimy się na grunt lokalny. Tematem numer jeden jest oczywiście pandemia. Wciąż zachęcamy Państwa do pozostania w domach, ale niestety nie zawsze jest to możliwe z uwagi na konieczność załatwienia ważnych spraw. Dlatego dziś zapytaliśmy starostę powiatu raciborskiego o funkcjonowanie urzędu i podległych mu placówek. Dzień dobry, panie starosto. Jak sytuacja na froncie tutaj z perspektywy starostwa? Przede wszystkim proszę powiedzieć, jak funkcjonuje urząd? Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No tu sytuacja na froncie oczywiście się zmienia całkowicie z godziny na godzinę. Trafiają do nas nowi pacjenci i ta sytuacja, jak wiecie państwo z telewizji, naprawdę jest napięta. Tutaj służby oczywiście wykonują swoją pracę, żeby ta dostępność w szpitalu była. No niemniej jednak ta rotacyjność jest, ale to już nie do końca od nas zależy. Jeśli chodzi o sam urząd, to od dzisiaj uruchomiłem tak jakby dodatkowe biuro podawcze, które ma za zadanie przede wszystkim obsłużyć naszych pracowników. My nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić, jak długo potrwają te obostrzenia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa, a ze względu na wiele zapytań, gdzie można złożyć pozwolenie na budowę, gdzie można zarejestrować samochód i wiele pytań związanych z funkcjonowaniem urzędu. Od dzisiaj takie rzeczy można robić, przynosić w kopertach po prostu opisane dokumenty z adresem zwrotnym, z numerem telefonu, złożyć w biurze podawczym, postaramy się to rozpatrzyć i oczywiście skontaktować z daną osobą, żeby zapewnić ciągłość, ale przede wszystkim również dostępność dokumentacji czy dokumentów dla naszych mieszkańców. Dużo pracowników zdecydowało się na pracę zdalną. Jak to wygląda w skali starostwa całego? W poprzednich 2 tygodniach sporo pracowaliśmy zdalnie. No i teraz jesteśmy na etapie, że jednak musimy powrócić pewne rzeczy, żeby te zaległości nam nie rosły, a przede wszystkim spora liczba mieszkańców oczekuje na decyzje administracyjne, które my jako starostwo wydajemy, oczekują na pozwolenia na budowę, oczekują na wydanie dokumentacji, oczekują na przepisy dotyczące rejestracji samochodów, wydawania kart pojazdu i tak dalej. Więc jest tego sporo, więc tutaj no niestety ze względu na przepisy dotyczące funkcjonowania urzędu, oczywiście zachowując wszystkie standardy, które powinniśmy przestrzegać na chwilę obecną, zalecenia sanepidu, to oczywiście czynimy, ograniczamy kontakt bezpośredni z mieszkańcem, ale chcielibyśmy jednak, żeby te dokumenty można było zdalnie wyrobić, więc tutaj ta korespondencja zarówno mailowa, ale tak jak powiedziałem wstępnie, przez właśnie Biuro Obsługi Konsumenta w starostwie, gdzie można wejść, podać, zostawić te dokumenty i będziemy próbowali to rozpatrywać. Zmiany też w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę powiedzieć, z czego one wynikają i jak teraz będzie można tam zostać obsłużonym? Tak, oczywiście. Te zmiany dotyczą praktycznie wszystkich naszych placówek, bo zmiany były podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom wszystkich podległych placówek starostwu. Tutaj zrodził się pomysł ze względu też na charakterystykę pracy, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy. Pan dyrektor Ruszczkiewicz zaproponował zmianowość. Uważam, że jest to bardzo dobry system rozwiązania, bo zapewnia dostępność do tej placówki. No niestety stwierdzamy coraz większe zapotrzebowanie właśnie na tą placówkę ze względu na to, że ludzie tracą pracę podyktowaną właśnie wirusem. Stąd decyzja o otwarciu 2 zmianowości z godzinną przerwą między godziną 13 a 14. W tym czasie budynek zostanie poddany dezynfekcji, żebyśmy mogli oczywiście drugą zmianę rozpocząć bezpiecznie. A co z komunikacją publiczną? Czy PKS jeżdżą normalnie, czy planujecie jednak ograniczyć te kursy? Jak to wygląda? Na chwilę obecną PKS jeździ na terenie Raciborza jak wakacje. Są pewne ograniczenia. Tutaj nie chciałem wprowadzać restrykcji dotyczących ograniczenia kursu ze względu na dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców zgodnie z zaleceniami, żeby były te siedzenia wolne i wszystkie te procedury zostały zachowane.
Jednak zauważamy wspólnie z konsultacji z wszystkimi włodarzami gmin naszego powiatu, że są kursy, które od 2 tygodni nie są uczęszczane przez mieszkańców. No, ograniczyła się spora liczba korzystających, jeśli chodzi o nasze usługi powiatowo-gminne. No, podyktowane jest to przede wszystkim tym, że zakłady pracy gdzieś tam stanęły. Nie wszystkie oczywiście, ale sporo ich jest objętych na czas tej kwarantanny takiej postojem, stąd ta liczba osób korzystających z tego transportu jest dużo mniejsza. Być może ustalamy to z wszystkimi włodarzami, jeśli będą takie potrzeby, to na pewno będziemy modyfikować ten rozkład jazdy, ale o tym będziemy informować media w pierwszej kolejności. Jak pan myśli, jak ta sytuacja z pandemią wpłynie na kondycję samorządu? Nie ma co ukrywać, kondycja samorządów już była bardzo ciężka. W tym roku pierwszy raz w historii miał być budżet zbilansowany, państwowy, stąd no my jako starostwo spore braki wpływów. No nie mieli, chcieliśmy gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które się działy w powiecie, chcieliśmy i mamy zabezpieczone oczywiście dla naszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że samorządy będą podstawione pod ścianą, bo te oczekiwania społeczeństwa są bardzo wielkie. Jak wiemy, dzisiaj te firmy nie pracują, mają przestoje. To są naprawdę milionowe straty, jeśli chodzi o budżet państwowy. Przepraszam, to są naprawdę wielkie straty, jeśli chodzi o budżet poszczególnych firm, bo te wszystkie rzeczy, czy wynagrodzenia trzeba po prostu mieszkańcom płacić. Więc myślę, że tutaj samorządy no, będą musiały wypracować jakiś system, który pozwoli na wsparcie tego biznesu, żeby można było go utrzymać, odrodzić. No na pewno jest to wielkie wyzwanie dla wszystkich, nie tylko dla samorządów, ale dla całego społeczeństwa jest to wielka próba. A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Dariuszem Polowym. W tym tygodniu prezydent znów pracuje zdalnie. W czasie wideorozmowy opowiedział nam o funkcjonowaniu urzędu, ale także odpowiedział na pytania naszych widzów. Dzień dobry Panie Prezydencie, Pan dzisiaj w domu pracuje, jak widzę. A jak funkcjonuje Urząd Miasta? No, Urząd Miasta funkcjonuje tak, jak już znamy to właściwie od 2 tygodni, czyli nie ma bezpośredniego kontaktu z petentami, z mieszkańcami, z dwoma wyjątkami. Tutaj Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje na tych zasadach, że wydaje ewentualnie te akty, które są niezbędnie potrzebne i tam jest wymagany jednak bezpośredni kontakt z osobami, które tego potrzebują, oraz wydawanie dowodów osobistych też w tym zakresie działamy. Pozostałe sprawy prosimy tutaj o kontakt telefoniczny, mailowy lub pisemny, czy to pocztą tradycyjną, czy też przez skrzynkę podawczą, która jest ustawiona przed urzędem w postaci takiej urny. Tam można wrzucać ewentualne swoje pisma czy wnioski. Oczywiście prosimy tu bardzo o to, aby uzupełnić je o numer telefonu czy też adres poczty mailowej, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości jak najszybciej dało się nam skontaktować z tą osobą. No a jeżeli chodzi o mnie, tak jak widać, jestem dzisiaj w domu, czyli zamieniłem się z wiceprezydentem Michałem Fitą. Jak cały urząd pracujemy w dwóch zespołach nie kontaktujących się ze sobą. Dzisiaj świadczę, w tym tygodniu całym będę świadczył pracę zdalnie, aby uniknąć takiej sytuacji, jaką mieliśmy te kilka dni temu, gdy wszyscy wiceprezydenci zostali objęci kwarantanną, co niewątpliwie w jakiś sposób zdezorganizowało jednak naszą pracę. I pojawiały się niepotrzebne problemy, których przez rozdzielenie zespołów można uniknąć. Jak pan myśli, jak cała ta pandemia wpłynie na kondycję samorządów? No, trudno to oceniać w tym momencie. Pewnie trzeba się spodziewać, głównie patrząc od strony finansowej, spadku wpływów. I trzeba się do tego przygotowywać. Każdy dzień, każdy tydzień przynosi nowe informacje i też nowe spojrzenie na sytuację, nowe problemy przed nami stoją. Nie chciałbym tu wyrokować, w jakim to będzie wysokości ewentualne ograniczenie wpływów, ale trzeba się z tym liczyć i już stosowne analizy w tym względzie podejmujemy. Także będę na bieżąco informował o tym, jeśli już będzie można, no powiedzmy, cokolwiek zaproponować. W ubiegłym tygodniu zachęcaliśmy
wolontariuszy do pomocy seniorom poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Czy to już funkcjonuje? Na jaką pomoc na przykład seniorzy czy osoby objęte kwarantanną mogą liczyć tutaj ze strony ośrodka? W Raciborzu, nie tylko w Raciborzu, we wszystkich gminach na Ośrodki Pomocy Społecznej spadły dodatkowe zadania związane z pomocą osobom, tak jak Pani wspomniała, na kwarantannie, czy też osobom objętych dozorem epidemiologicznym. I w Raciborzu tak się to szczęśliwie układa, że takich osób w ubiegłym tygodniu było 10, czyli dosyć duży odsetek jest tych osób, które sobie radzą przy pomocy sąsiadów, znajomych, czy też rodziny. Te 10 osób było zaopatrywane w niezbędne produkty żywnościowe i higieniczne. Jeżeli ktokolwiek ma taki problem, proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i tutaj, tak jak Pani powiedziała, i pomagają i wolontariusze, i pracownicy ośrodka, ale też wsparcie mamy od ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie informacje, które są potrzebne, są dostępne na stronie racibórz.pl w osobnej zakładce dotyczących spraw związanych z koronawirusem. Także Młodzieżowa Rada Miasta włączyła się w tę pomoc, prawda? Tak, to jest, wymaga tego, aby szczególnie podziękować ludzie, którzy jeszcze tak naprawdę nie zdążyli nawet zacząć funkcjonować jako ta Młodzieżowa Rada Miasta. Włączyli się to szczególnie między innymi nawet z samym tym seniorom z Rady Seniorów też udzielili pomocy. I to się bardzo chwali, że nie trzeba o coś takiego apelować, tylko rodzi się to samo z własnej inicjatywy i tutaj wielkie podziękowania dla młodzieży. Warto dodać taką informację, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w ubiegły piątek wypłacono świadczenie 500+ dla osób, które nie posiadają własnego konta i chciały to jednak przeprowadzić w formie gotówkowej. Było zgłoszonych 100 osób do tego, aby takie świadczenie odebrać. Pojawiło się 66. Wszystko przebiegło sprawnie. Następna wypłata będzie w przyszłym miesiącu. Termin zostanie ogłoszony i tak jak dotychczas będzie to jeden dzień w całym miesiącu. Pozostałe osoby, które mają podany numer konta, wypłaty są robione na bieżąco, także nie ma tutaj żadnych niedogodności dla nich. Dobrze, Panie Prezydencie, a teraz przejdźmy do pytania od naszych widzów. Dwie osoby nadesłały swoje pytania. Pani Lidia z Raciborza pyta, jakie jest Pana zdanie w kwestii wyborów i czy jeśli nie zostaną one odwołane, miasto będzie w stanie je zorganizować? Dodaje też takie pytanie, czy nie będzie się Pan obawiał ewentualnie narażenia zdrowia i życia mieszkańców i urzędników? Jeżeli chodzi o organizację wyborów, bo rozumiem, że mówimy tu o wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to samorządy otrzymują takie zadanie zlecone od władz centralnych. Jest to obowiązek samorządów, aby takowe wybory przeprowadzić zgodnie z ustawą, która je do tego zobowiązuje. I jeśli będzie decyzja o tym, że wybory mają być przeprowadzone, no to będziemy musieli je przeprowadzić i zorganizować komisje wyborcze, a także wypełnić wszystkie inne wymagania z tym związane. Dołożymy wszelkich starań, aby jeśli takie wybory się będą odbywać, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, podobnie jak teraz też się o to staramy, czy to o urzędników naszych, czy mieszkańców, których staramy się nie narażać właśnie, umożliwiając załatwianie spraw zdalnie. Czy też o, nie wiem, pracowników spółek, podległych instytucji. Myślę, że tutaj wszyscy w jakiś sposób bardzo pozytywnie zdajemy ten egzamin.
I pytanie od pana Gerarda, który zgłosił nam, że ma problem z zakupem maseczek. Nigdzie ich nie może dostać, a jego zdaniem mieszkańcy Raciborza też chcieliby się chronić, chociażby wychodząc do sklepu. I pyta też, czy w sklepach kasjerki powinny mieć maseczki, czy jest to jakoś obostrzone przepisami prawnymi. Czy pan też jako prezydent ma na to jakiś wpływ, czy można zareagować, ponieważ z obserwacji pana Gerarda wynika, że nie we wszystkich sklepach kasjerki są odpowiednio zabezpieczone. Cóż, samorząd działa w oparciu o prawa, o prawo i w granicach prawa. Kwestie związane czy to z nakazami, czy egzekwowaniem takich nakazów wynikają z obowiązujących przepisów na teraz. Nie ma obowiązku poza służbami medycznymi noszenia maseczek. Jest to jakieś tam zalecenie i wybór każdej osoby w jakimś tam stopniu uwarunkowany pewnie tym miejscem, w którym się przebywa. No, należy chyba tutaj wspomnieć o tym, że sama maseczka jako taka generalnie nie chroni przed tym, co czym oddychamy, tylko bardziej służy zachowaniu takich środków, czy umożliwia to, abyśmy bezwiednie nie dotykali własnej twarzy, oczu, bo to jest moment, gdy potrafimy przenieść wirusa z dłoni właśnie na twarz, do ust, czy do nosa, czy do oka i skąd się on może dostać do płuc. Więc wracając jeszcze raz do jakby z samego pytania, samorząd nie ma możliwości, prezydent miasta czy straż miejska nie ma możliwości przeprowadzania kontroli. Mogę tylko o pewne rzeczy apelować i prosić. Prawo na dzień dzisiejszy ogranicza kwestie poruszania się, ilości osób zgromadzonych w jednym miejscu, natomiast kwestie wykorzystania maseczek, tutaj jest to pozostawione każdej osobie do indywidualnego wyboru. W tym trudnym czasie nie możemy zaprosić Państwa do siebie, ale możemy skutecznie nakarmić naszymi wspaniałymi i smakowitymi daniami. Nie musicie wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić między 12 a 21, zamówić, zapłacić online, a nasz kurier, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dowiezie i dostarczy zamówienie, również piwo i inne napoje, pod same drzwi. Restauracje Bakszysz i Braxton zapraszają i życzą smacznego. Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Kilkanaście tygodni później dotarł do Europy, także do Polski. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z zagranicy lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, skontaktuj się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Raciborzu. Pracownicy raciborskiego sanepidu dyżurują całodobowo pod numerem telefonu 604 106 359 oraz 517 886 049. Jeśli obserwujesz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, wysoką gorączkę, bóle mięśni czy duszności, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy lub gdy podejrzewasz, że miałeś bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, udaj się do szpitala rejonowego w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do pogotowia ratunkowego i izby przyjęć. Koronawirus daje objawy podobne do wirusa grypy, dlatego nie panikuj. Jeżeli to możliwe, skorzystaj z teleporady medycznej w swoim ośrodku zdrowia. A jeżeli chcesz umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub nawet wezwać pogotowie ratunkowe, poinformuj o swoich podejrzeniach, by uprzedzić medyków o możliwości zarażenia. Możesz też skorzystać z porady pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, dlatego dbaj o higienę, często myj ręce, a kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta. Spotykając innych ludzi, zachowaj dystans co najmniej 1 metra, a najlepiej, kiedy to możliwe, zostań w domu. Przestrzegaj zaleceń rządu dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej czy poruszania się poza domem. Pamiętaj, że dopuszczalne jest tylko wyjście do pracy oraz w sprawach niezbędnych do życia, jak zakupy czy wizyta u lekarza. Razem poruszać mogą się tylko 2 osoby w odpowiedniej odległości 1,5 metra.
To od Ciebie zależy życie i zdrowie Twoje i innych. Dlatego zostań w domu. Przypominam o możliwości zadawania pytań naszym rozmówcom. Swoje pytanie należy wysłać na widoczny na dole ekranu adres e-mail lub zadzwonić do naszej redakcji, a my na antenie w naszej wideorozmowie przekażemy je prezydentowi lub staroście. Proszę tylko podać swoje imię i miejsce zamieszkania. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Na kolejne zapraszam już jutro. Do zobaczenia.